Każdego człowieka powinniśmy szanować, niezależnie od tego, jakie ideologie reprezentuje. Bo trzeba go uratować dla Boga i dla Niego samego i dla nas wszystkich, którzy jesteśmy pielgrzymami Bożymi. Bo, drodzy Państwo, my nie wiemy, jakie zranienia kryją się w drugim. My nie wiemy, jakim atakom złego jest wystawiony drugi. A my wiemy, że jeżeli Bóg by dopuścił, żeby szatan zaatakował kogoś z nas, to każdy z nas bez pomocy Bożej pada jak mucha. Inni mogą nas ranić z różnych racji, ale to jest ich sprawa. My nie możemy. Jeżeli idziemy, kochani Państwo, z taką nowiną, której na imię prawda o Bogu objawienia i prawda o świecie, to proszę mi wierzyć, to jest tak wielka sprawa, że to powinno nas wypełniać. Nie mówiąc już, drodzy Państwo, o miłości. Że jeżeli raz nauczyliśmy się miłować, to naprawdę tylko szatana nam nie wolno miłować. To jest zrozumiałe, bo jego Bóg nie miłuje. Natomiast człowieka, o którym wiemy, że jeszcze pielgrzymuje i jeszcze jest szansa, żeby go zdobyć dla nieba, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, każda ofiara, którą dane nam jest zapłacić, żeby ocalić przynajmniej jednego człowieka, jest czymś godnym, żeby dla niej żyć i dla niej się poświęcać i żeby jednego człowieka ocalić z tych potężnych zmagań z ideologiami upadłego anioła, ocalić dla Boga i nieba. Takim wielkim jest człowiek. I w naszej duszy polskiej jest coś takiego. Ona jest piękna, ta dusza polska, wspaniała, Boża, jest świątynią Boga, ale nierzadko napotykam wątpliwości w naszej polskiej duszy. Jakiego typu? Tego właśnie typu. Czy strategia Jezusa jest na czasie? Innymi słowy, czy rzeczywiście Jezus ze wszystkim, co sobą reprezentuje i co nam objawił, czy rzeczywiście powiedzie się, czy rzeczywiście Jezus może wygrać w obliczu tak potężnych i zmasowanych ataków na człowieka, na Boga, Kościół, naród, państwo, naukę, sztukę. I tutaj, drodzy Państwo, chcę z całym akcentem, z całą dobitnością powiedzieć, że proszę zobaczyć, że ten potulny baranek, symbol Jezusa z Nazaretu, że on cały huk chaosu złego tym właśnie aktem miłosierdzia unicestwił. Czyli co to znaczy? Że sztuką nas Polaków i w tych wielkich dziejach polskich, świętych dziejach widzimy, że Sobieski nie zwyciężył orężem, bo w naturalny sposób powinien przegrać. Piłsudski nie zwyciężył orężem ze swoimi legionami, bo w naturalny sposób, czyli od strony sztuki militarnej, my możemy mówić, że genialny wódz, ale to nie moce Józefa Piłsudskiego, którego szanujemy i cenimy za jego zasługi i w niczym nie chcemy ich pomniejszać. Tak samo, kochani Państwo, to nie potęga Solidarności Polskiej rozwaliła sowiecki komunizm. Niemożliwe. Czyż 10 milionów sowiecki okupant nie mógł wysłać do gułagów na Syberię? Czyż komunizm w ogóle światowy, który ma setki milionów, jeśli nie miliardy ludzi, unicestwił, łącznie z przerywaniem ciąży, których w samych Chinach
to już sięga miliardów. Czyż taki sowiecki okupant nie mógł tych 10 milionów członków Solidarności zebrać, wywieźć pociągami i czym tylko możliwe na Syberię i ich zagłodzić, żeby zamarzli? Mógł. Dlaczego nie zrobił? Nie dlatego, że Solidarność była taka mocna. I szkoda, że wielu przedstawicieli Solidarności dzisiaj w tak żenujący sposób podchodzi do sukcesu Solidarności i karmi tylko swoją pychę i poniewiera dzisiaj godnością narodu, zamiast uklęknąć przed ukrzyżowanym Panem, tak jak święta Jadwiga na Wawelu, i powiedzieć: Boże, jeżeli jest wielki ten naród, to tyle jest wielki Twoją wielkością, Boże. Jeżeli Sobieski zwyciężał, to on nieprzypadkowo stał się ministrantem, z czego kpiono, szydzono także z króla naszego polskiego, że poniża siebie do roli ministranta, a on to z całą świadomością jako minister Jezu Chrysty czynił. I kochani Państwo, uczmy się od tych wielkich królów polskich, wielkich mężów stanu Polski, uklęknąć i być ministrami Jezusa z Nazaretu. Wtedy będziemy potęgą. Nawet nie będziemy musieli brać rewolweru do ręki, a przeciwnik będzie padał jak mucha. W ogóle nie będziemy musieli się wysilać. Spójrzmy na te dzieje Polski w tych najważniejszych momentach i w nich przede wszystkim wszechmoc swoją okazywał Bóg. I ja jestem przekonany, że dzisiaj Bóg pozwala tak dalece poniżać Polskę, pomniejszać nasze znaczenie dziejowe, tylko dlatego, że Pan Bóg ponownie przygotowuje nas, Polaków, na wielkie duchowe zwycięstwo w tych najnowszych zmaganiach, z którymi nasze pokolenia mają dzisiaj do czynienia. Dlatego proszę mi wierzyć, wtedy jesteśmy słabi, jeżeli w dyskusji, w rozmowie, w tych bezpośrednich konfrontacjach, jeżeli przejmujemy metodę przeciwnika Boga, co czyni wielu, bo uważa, przepraszam, zacytuję jednego senatora ważnej polskiej partii, że jeżeli się dzisiaj nie przywali drugiemu, to się w polityce nie ma żadnej roli do odegrania, no to przepraszam, to ja za takie przywalanie, za taką strategię każdemu polskiemu politykowi łaskawie dziękuję i chciałbym mu powiedzieć, że najlepiej odejść od swojego urzędu politycznego, bo ty tylko możesz tutaj zło rozprzestrzeniać w polskim państwie. A gdzie jest przestrzeń dla Boga? Przecież polityk powinien być ambasadorem Boga. Tu gdzie jest? I dlatego, kochani, dramat na przykład polskiej polityki to nie polega na tym, że dzisiejsza polska polityka staje przed potężnymi wyzwaniami, czy ze strony wschodniej, czy zachodniej, czy ze strony ekonomicznej, czy politycznej w ogóle, czy kulturowej, czy naukowej. Nie, to nie są największe wyzwania. Największy ta istota dramatu Polski dzisiaj polega właśnie na tym zawahaniu się. Czy dzisiaj Jezusowa Ewangelia, czy Jezusowa Wszechmoc jest także aktualną? Czy Jezus dzisiaj wobec tych potęg może też objawić swoją wszechmoc? Ja uważam, kochani Państwo, w każdej sekundzie, pod jednym warunkiem, i to wiemy z metody działania Matki Najświętszej. Proszę zobaczyć, że Matka Najświętsza objawiała się i objawia najmniejszym dzieciom. Dlaczego to czyni? Bo dziecko ma taką pierwotność,
że ono niczego nie chce zdeformować. Ani słowa, ani czynu. I po prostu dziecko działa tak, jak chce Bóg. Jeżeli zostanie dodatkowo jeszcze uświęcone łaską. Dlatego, kochani, wielkość Polski, także dzisiaj, polega na tym, żeby myśleć jak Bóg, mówić jak uczy nas tego Bóg, działać jak działa Bóg. I wtedy Polska, proszę mi wierzyć, przy tej liczebności narodowej i społecznej, bo mamy też nie Polaków w granicach państwa polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, gdybyśmy my, kochani, przyjęli taką strategię, myśleć jak Bóg, mówić jak Pan Bóg i działać w mocy Bożej, to Polska znowu odegra pierwszoplanową rolę we współczesnych dziejach świata.